Tu, gdzie jeszcze rok temu był stary, ciemny strych, teraz jest jasno, przestronnie i funkcjonalnie. Można powiedzieć z całą pewnością, że budynek zabytkowego ratusza w Nowogrodźcu jest teraz w pełni zagospodarowany. Właśnie zakończyła się przebudowa drugiego piętra ratusza, do tej pory niemal zupełnie niewykorzystywanego. W miesiącu grudniu zakończyliśmy realizację zadania pod nazwą Modernizacja i adaptacja pomieszczeń drugiego piętra ratusza, zabytkowego ratusza w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu. Powierzchnia użytkowa w tej chwili tutaj tego drugiego piętra to jest ponad 360 metrów kwadratowych. W najbliższym czasie, myślę, że tuż po Nowym Roku, będziemy planować przemieszczanie się poszczególnych stanowisk, poszczególnych osób tutaj, jeżeli chodzi o poszczególne pokoje w urzędzie. Największym pomieszczeniem jest bardzo nowoczesna sala konferencyjna, jednak z pięknie zachowanymi, zabytkowymi, drewnianymi belkami. Takiego miejsca w urzędzie brakowało. Nowa sala konferencyjna, mogę powiedzieć tak, że wyprzedziliśmy zamiar ustawodawcy, który wprowadza nowe zadania dla samorządu gminy. Związane jest to z dostępem do informacji publicznej, z otwartością do mieszkańców, żeby mogli bezpośrednio uczestniczyć w obradach za pośrednictwem łączy internetowych i emisji online. W związku z tym ta nowa sala jest wyposażona w środki techniczne, takie, które dają możliwość rejestrowania obrad komisji, sesji Rady Miasta, przekaz internetowy, także jest nowoczesnym środkiem, który będzie usprawniać pracę Rady Miasta. Myślę, że to będzie miejsce tutaj przede wszystkim pracy Komisji Rady Miejskiej, ale też również będzie to miejsce spotkań pracowników, jeżeli chodzi o jakiekolwiek szkolenia, które będą miały miejsce tutaj w ratuszu. Na drugim piętrze ratusza znajdą miejsce m.in. Wydział Finansowy, Spraw Społecznych czy Administracyjno-Prawny. Jest też miejsce na przykład dla audytorów. Z każdym rokiem w każdym samorządzie gminy w Polsce i nie tylko przybywa nowych zadań, które ustawodawca określa jako zadania własne bądź część zadań zleconych. W związku z tym nie tyle zwiększamy się co do liczebności pracowników, ale no musimy stworzyć warunki do pracy, aby podołać tym zadaniom. Cała inwestycja przeprowadzona została oczywiście pod okiem konserwatora zabytków. Na pewno, co jest bardzo istotne, wykorzystaliśmy walor historyczny, odkryliśmy piękno ratusza miasta w Nowogrodźcu i myślę, że dla wielu mieszkańców będzie to powodem do dumy, a te pieniądze, które są środkami publicznymi, zostały w sposób racjonalny wydatkowane. Remont całego drugiego piętra ratusza kosztował ponad 600 tysięcy złotych.